Polski. Dominiki Sztandery, o którym już wspominaliśmy Państwu sprzed roku, z Mistrzostw Polski w Olsztynie, minuta 4:01. Gdyby na tym poziomie pływała Dominika, to w tym finale by się zmieściła. Tradycje świetne. Beata Kamińska była w Trieście mistrzynią Europy na 100 metrów, a i Ala Pęczak swoje medale na tym dystansie i na 200 metrów żabką w latach 90. dorzucała. To myślę, że minuta 4:01 to wynik, który mógłby dać nawet jeden z medali, jeśli nie złoty. No i jeszcze raz od góry ekranu. Fast, Jefimowa, Godun, Castiglioni, Cikunowa, Carraro, Hulko, Tietierkowa. No i już mamy pierwszy nawrót i już po tym pierwszym nawrocie widać, że tutaj mocno wzięła się do pracy Włoszka, ale ramię w ramię tuż przy niej reprezentantka Rosji, Cikunowa, Carraro, Cikunowa, dobrze płynie Hulko, a u góry ekranu Jefimowa znakomicie. Tak, tu jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Jeszcze mamy dwie długości, prawie jeden nawrót i ostatnią długość. Jefimowa cały czas na czele, natomiast na torze szóstym Martina Carraro. Te zawodniczki z całą pewnością się nie widzą. Teraz Rosjanka włączyła się do walki. I będzie jednak na szóstym torze Carraro. Jefimowa druga, Cikunowa ex aequo z Jefimową, a więc mamy dwa srebra co do setnej sekundy, te same wyniki. Minuta 4:01, popatrz Stefan, złoty medal równy rekordowi Polski Dominiki Sztandery. No tak, to no, należy żałować, że Dominika nie jest w szczytowej formie. No mogłaby tutaj pościgać się o ten kolejny medal dla Polski, a także dla siebie. No, pływała prawie 1,5 sekundy wolniej.